Dzisiaj pokuszę się o zrobienie syropu, bardzo prostego, takiego, z którego nie będziecie mogli się wymigać, że wy tego nie zrobicie, bo nie macie czasu, albo na przykład, że jest bardzo skomplikowany. Syrop to będzie domowy syrop z cytryny, imbiru i miodu, to będzie pierwszy syrop, a drugi, który zrobimy tylko dla dorosłych, to będzie syrop również z cytryny, z miodu i z rumem, z dodatkiem rumu. Wkrótce mamy święta i takie syropy, takie przygotowane mikstury możecie wykorzystać jako prezent dla najbliższych. Dla mnie najlepsze prezenty to są prezenty, które sami zrobimy. Taki prosty, domowy syrop z wykorzystaniem cytryny, imbiru i miodu. Jest to fantastyczny sposób na podniesienie odporności. A jeśli już będziecie mieli taki syrop i będziecie mieli problemy z gardłem, z kaszlem i gorączką, to będzie to po prostu idealny syrop. Przed użyciem można nawet pokusić się o dodanie cynamonu i wtedy to już będzie taki syrop na 100%. Przygotowanie takiego syropu jest bardzo proste. Kroicie cytrynę, kroicie imbir. Imbir musi być świeży, niektórzy obierają imbir, ja nie obieram. I układacie do słoika cytryna, miód, imbir, cytryna, miód, imbir. A później jeszcze dopełniacie już na końcu wszystko miodem, tak żeby miód pokrył całą cytrynę i imbir. Niektórzy, jeśli z Was są wrażliwi na skórkę cytryny, czyli nie lubicie takiego troszeczkę goryczkowego posmaku, to można cytrynę obrać. Ja bardzo lubię taką goryczkę, więc zostawiam całą cytrynę. Wcześniej cytryna jest sparzona wrzątkiem i jeszcze jeśli chcecie, możecie ją wymoczyć w wodzie z sodą. Pewnie pojawią się pytania, ile cytryny, ile miodu. W zależności od tego, jaki macie słoik i ile chcecie zrobić tego syropu, to tyle kroicie cytryn. Jeśli cytryna ma dużo pestek, to postarajcie się tych pestek po prostu pozbyć. Jak wiecie, cytryna to dużo witaminy C, choć wbrew opinii nie ma jej aż tak dużo. Na przykład więcej ma papryka, dzika róża, owoce czarnego bzu i można byłoby tu jeszcze dużo wymieniać. Niemniej jednak zawartość witaminy C w cytrynie jest wystarczająca, żeby wspierać organizm i pokonać choroby. A w połączeniu z imbirem to już jest naprawdę niezła broń, z tego względu, że imbir działa przeciwzapalnie, przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie. Oczywiście nie ten taki przyprawowy imbir, tylko świeży imbir i o tym pamiętajcie. Imbir też jest bogaty w cholinę, magnez, potas, fosfor, a także zawiera witaminę C. I jeśli już jesteśmy przy imbirze, to należy zaznaczyć, że nie wszyscy mogą używać imbiru. I jeśli chcecie przygotować taką miksturę na prezent, to zaznaczam, że imbir nie jest wskazany osobom zmagającym się z nadciśnieniem, z problemami krzepliwości krwi, ponieważ imbir rozrzedza krew. I ogólnie, jeśli ktoś ma problemy z układem pokarmowym, to imbir też jest niewskazany. Mój syrop już gotowy, idzie na prezent, więc muszę go jakoś udekorować. Znalazłam kawałek świątecznego materiału, takiego w kratkę. Nałożę gumkę i już świetnie się prezentuje. Prezentuje i jest wartościowy, i ładnie wygląda. Za chwileczkę przygotujemy następną miksturę, ale jeśli podobał Wam się ten syrop, który zrobiliśmy wcześniej, to poproszę o łapki w górę, żebyście nie zapomnieli tego zrobić. Jeśli nie subskrybujecie kanału, to zachęcam serdecznie, naciśnijcie przycisk subskrybuj kanał i koniecznie czarny dzwoneczek, żeby nie omijały Was materiały, które pojawiają się na moim kanale. To już wyżebrałam, a teraz przygotuję syrop z cytryny, z miodu i z rumu. W tym przypadku również ile użyjecie cytryny, miodu i rumu, wszystko zależy od tego, jaki macie słoik. Cytryna sparzona, pokrojona, pestki wyjęte,
i tą cytrynę, te całe plasterki, ja jeszcze kroję na pół, czyli będę miała takie, po prostu układała w słoiku takie połówki. Często pytacie mnie, jakiego używać miodu. I to wszystko zależy od efektu, jaki chcecie uzyskać. Miód ma bardzo dużo właściwości zdrowotnych, ale to, jakie ma te właściwości, to zależy od gatunku miodu. Do tych syropów dzisiejszych, które robię, to najlepszy będzie miód lipowy i spadziowy. A to dlatego, że lipowy jest świetny na przeziębienie, kaszel, właśnie na objawy grypy, na katar. No i oczywiście pamiętajcie, jak Was boli gardło, mała łyżeczka od herbaty cynamonu, mała łyżeczka miodu, łączycie to razem i używacie jako lizak. Ból gardła powinien, no może nie po godzinie, ale po dwóch minąć. Wspominałam już o miodzie spadziowym i on jest chyba najbardziej wartościowy, chociaż moje dzieci go akurat nie lubią. Miód spadziowy jest idealnym środkiem przeciwzapalnym, przeciwbakteryjnym. U mnie wszyscy w rodzinie lubią miód malinowy. On ma takie podobne właściwości do soku z malin, czyli rozgrzewa, jest idealny do walki z gorączką, jest po prostu idealny dla dzieci. No może i dlatego go właśnie dzieci bardzo lubią. Moja mikstura rozgrzewająca już przygotowana. I teraz możecie tutaj zrobić na dwa sposoby, zalać tą cytrynę rumem i miodem. Czyli możecie w oddzielnym pojemniku wymieszać miód i rum. Ewentualnie zrobić tak jak ja, czyli najpierw zalałam cytrynę rumem i teraz zalewam to wszystko miodem. Jak zakręcimy słoik, to możemy troszeczkę potrząsać słoikiem i to wszystko się wymiesza bardzo ładnie. Także nie trzeba brudzić następnego naczynia. Pierwszy syrop idealny będzie dla dzieci. Podczas choroby można go podawać po jednej łyżeczce 3 razy dziennie, ewentualnie wzmacniająco jedną łyżeczkę dziennie. Natomiast druga mikstura idealna dla dorosłych ze względu na alkohol. I ten syrop możemy dodawać po prostu do herbaty, tylko herbata najlepiej, kiedy będzie miała 40 stopni, to pamiętajcie. Słoiki przechowujemy w lodówce, najlepiej na drzwiach lodówki. Pamiętajcie też, że jeśli kupujecie miód, to jest to najlepsze miejsce, żeby właśnie przechowywać miód. Na drzwiach w lodówce. Miód musi mieć ciemno i chłodno. Nawet temperatura, która jest w szafce w kuchni, nie jest prawidłowa do przechowywania miodu. Moje cudeńka już zrobione. Zachęcam do przygotowania własnych syropów, własnych prezentów dla bliskich. Życzę Wam miłych przygotowań do świąt. Jeśli nie widzieliście mojego poprzedniego filmu Idą Święta, to zapraszam serdecznie do opisu filmu. Tam znajdziecie linki do innych moich filmów. A teraz dziękuję bardzo i do usłyszenia.